Moja dzisiejsza rozmówczyni uprawia niełatwą sztukę powieściopisarstwa, jednak jest w niej na tyle skuteczna, że jest jedną z najlepszych i najbardziej znanych polskich pisarek. Ekranizacja jej bestsellera z roku 2004 Nigdy w życiu utorowała drogę do rozwoju komedii romantycznych w Polsce. Nazywam się Wojciech Kurzyk i jestem mentorem. A to kolejny odcinek Mentorologii, czego możemy nauczyć się od Katarzyny Grocholi. Wielu z nas marzy o tym, żeby napisać książkę, a mój dzisiejszy gość te książki pisze. Pisze tak skutecznie, że jest 7-krotną laureatką bestsellerów Empiku i książki sprzedają się w nakładach nieprawdopodobnych. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj dużo od mojego gościa nauczyć. Kim jest Katarzyna Grochola? Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Kim jest Katarzyna Grochola? No nikim innym niż sobą. Szczęśliwie już w tym wieku. Szczęśliwie, to jest tutaj słowo klucz. Jaki to jest zawód pisarz? My nim nie jesteśmy, chcemy się tego nauczyć, chcemy pojąć. No, mam z tym problem, ponieważ ja zawsze wiedziałam, że będę pisarką. Chyba pierwszy raz, jak miałam około 4 lat. U mnie w domu były wyłącznie książki. To było bardzo dawno temu, jak byłam mała. Nie było telewizora. I te książki były jakby naturalnym obiektem moich westchnień. Książki, czyli pisarz. Pisarz to jest człowiek, który nic nie robi, jeździ po świecie, wydaje książki, jest sławny, zamożny, poważany, szanowany i na dodatek tworzy obłędne historie. Skończył najpierw medycynę, tak jak Korczak, Kronin, Van der Mersch, Bułhakow, Żeleński-Boy, więc wydawało mi się, że słusznym kierunkiem będzie skończenie medycyny po to, żebym została pisarką. Natomiast pisałam. Od 7 roku życia pisałam. Pisałam durne wierszyki, pisałam opowiadania na lekcjach, pisałam powieść zerżniętą z Karola Maja, gdzie byłam siostrą Old Shatterhanda, zakochaną w Winnetou. W różnych szkołach, do których przez chwilę uczęszczałam, medycznej. Nie dostałam się na medycynę, bo pracowałam w szpitalu. Jak mi zaczęli umierać ludzie, przy 46 śmierciach uczestniczyłam w szpitalu wolskim jako salowa. No to uznałam, że nic tu po mnie. Jakoś byłam przekonana, że jak ja będę siedzieć przy łóżku umierającego, to oni nie będą umierać. Wtedy mój dziadziuś, głęboko wierzący organista, powiedział mi: więcej pokory, Kasiu. Już dzisiaj po latach wiem, że to było jedno z mądrzejszych zdań, jakie usłyszałam. Ale po prostu pisałam. Jak napisałam swoje pierwsze opowiadanie, które ośmieliłam się pokazać matce, takie poważne, miałam już 15 lat i to się działo za granicą i tam cyprysy obsypały się pięknymi kwiatami. Nie było wtedy gogli, nie byłam za granicą, nie wiedziałam, że cyprysy nie obsypują się fioletowym kwieciem. I ktoś umierał, to moja matka powiedziała: no Kasiu, a może byś tak pisała o tym, co widzisz? Ja się rozejrzałam po tym naszym ułomnym mieszkanku M3 z dużym rudym psem i powiedziałam: o czym? A moja matka powiedziała: no o czymś na przykład z perspektywy psa. Ja pamiętam, jak z moim psem Kubą chodziłam na kolanach. Jak on szedł do miski, to ja szłam do miski. Jak on jadł, to ja lizałam jego jedzenie. Świetne zresztą kasze na rosole. Jak on się kładł pod kaloryferem, to ja się kładłam i widziałam tam kawałek kiełbasy, która się suszyła, gumę Donald przylepioną od spodu przez mojego brata. I myślę, że to była chyba najlepsza nauka, jaką odebrałam kiedykolwiek. Potem się dowiedziałam, że Truman Capote, który wykładał naukę pisania na jakimś uniwersytecie, przed pewnego dnia skacowany, rozejrzał się po sali wykładowej z 100 osób i powiedział: kto chce zostać pisarzem? Wszystkie ręce się podniosły. On tak spojrzał i powiedział: to idźcie pisać, pisać, pisać. wziął teczkę pod pachę i odszedł. Więc żeby zostać pisarzem, to trzeba pisać. No dobrze, ale to została pani pisarką, pisze pani, no. To jaki jest tryb, jaki jest ten obrzęd, jak pani to robi? Bo różni pisarze mają różne, niektórzy piszą w nocy, niektórzy w dzień, niektórzy siadają, piszą 3 dni, a potem 3 dni nie. Niektórzy zawsze od 6 do 12. O tak, i tych bardzo podziwiam. Nawet próbowałam tak robić. Nie może mi się to udać, bo jestem inaczej skonstruowana. W ogóle jakikolwiek przymus, niestety, to tutaj mi zostało jeszcze z dziecka, budzi moją obronę, niechęć, nie piszę na zamówienie, nie piszę książek, które mogłabym napisać z bardzo dużą zaliczką, przypisy Katarzyny Grocholi albo jak wróżyć według Katarzyny Grocholi. Jak dobrze żyć, raczej wprost przeciwnie, mam ochotę napisać. Jak źle żyć, jak mieć wszystko gdzieś. Ale nie wiem, bawiłam się jako dziecko tak, że jak szłam ulicą Spiską, która miała wtedy nisko parterowe mieszkania, to patrzyłam i oczywiście na ogół były zasłonięte. Jedne firankami, drugie zasłonami, trzecie słomianymi takimi matami. I wymyślałam, co tam się może dziać za tym oknem. Czasami dochodziło jakiś krzyk, albo czasami dochodziło, że kotlety, prawda, w lecie były te okna w ogóle otwarte. Czasami siedziała pani na poduszkach tak ślicznie, jak w Grecji, i gapiła się na szkołę podstawową numer 97. Ja chciałam tworzyć historię. Ale jeśli już pani je tworzy, to kiedy? No siada cały tydzień, nikogo nie ma, a potem dobrze, to już napisałam? Coś takiego jest, że... I tu muszę przyznać też mojej matce, jak napisałam jakąś wstrząsającą sztukę, która zresztą nigdy nie była wystawiana. Piotrek Łazarkiewicz chciał ją wystawić, no ale umarł bardzo za wcześnie. To moja matka powiedziała: Kasiu, nie możesz ty pisać, nie wiem, o tym, co widzisz? No, o, kot ci schudł. Powiedziała, mój kot leżał na stole. I pamiętam, że poczułam taki aż szpikulec od brzucha. Kot mi schudł. Jaki to jest tytuł? Jak to można upleść historię? No oczywiście, że nie o kocie, ale na podstawie tego kota, kto jest za tym kotem? Kto się tym kotem opiekuje? Dlaczego on schudł? Co się dzieje? I napisałam bardzo dobrą, nagrodzoną sztukę, którą włączyłam dzisiaj do książki Zjadacz Czerni 8 pod tytułem Kot mi schudł, więc musi być jakiś impuls, ale te impulsy, jeżeli jestem nastawiona na odbiór rzeczywistości, to one naprawdę po prostu przychodzą. No, siedzę w kolejce, wchodzi jakieś wrzeszczące dziecko, jakiś rodzic to dziecko szarpie, dziecko się upiera, że księżyc panu upadł. Ja już myślę sobie, matko, gdzie to dziecko widzi ten księżyc, to panu upadł. Potem się okazuje po 4. przystanku, że to była blaszka od buta, która komuś upadła. No przecież kurczę, to jest... No to jest życie. To znaczy ta matka, która tego nie zauważa, ten chłopiec, który tę blachę zamiast powiedzieć coś się panu... Prawda? Dzisiaj to księżyc panu upadł. Ale to jest tak, że na przykład ma pani taką historię, to pani uderza, pani siada, wtedy pisze. Mogę mieć jedno zdanie. A potem jest miesiąc i wtedy... nie ma pani żadnej weny i nic się nie dzieje. I pani po prostu robi sobie herbatę, chodzi. Robię sobie herbatę, chodzę, nawet oglądam dużo filmów. Zjawia się jakaś głupia reklama i jakby zbiera się to we mnie, a potem zaczynam tyć i już wiem, że jestem w ciąży. I siadam i rzeczywiście potrafię pisać 18 godzin pod rząd. I muszę wtedy napisać, ale tak naprawdę jestem w procesie pisania jakoś cały czas. To nie jest tak, że nawet jak jestem patentowy leń. To teraz proste pytanie, ale z drugim dnem. To jak to się stało, że ta młoda kobieta, która mieszkała w Libii, była w Londynie, odpisywała na listy w gazetach, robiła bardzo różne rzeczy, jest dzisiaj pisarką z takim dorobkiem. Ale ja pisałam też cały czas. Ja wpisałam do szuflady. Oczywiście nie ośmieliłam się nikomu tego pokazać. I takim przełomowym momentem w moim życiu, kiedy już miałam napisaną Dżdżownicę, napisane 40 opowiadań, zaczątek, jeszcze Nigdy w życiu chyba nie, ale Zjadacza Czerni na przykład, którego wtedy zaczęłam pisać. Był taki moment rzeczywiście, no, zastopowania siebie, ponieważ rzeczywistość zmusiła mnie wszystkimi sposobami, żebym tę rzeczywistość zauważyła. I okazało się, że w ogóle jestem w jakimś ciemnym tunelu, a jedyne światła, które tam są, to są światła nadjeżdżającego pociągu. Więc trzeba było się wycofać i przyjąć do wiadomości, że ta iluzja, którą tworzyłam w życiu, nie w pisaniu, no, musi jakoś zniknąć. Ponieważ czułam wtedy, że straciłam wszystko. No, znalazłam się bez domu, bez męża, bez... Zresztą w bardzo słusznych decyzjach wtedy. Ale to jakby sięgnęłam dna, jak taki alkoholik, który właściwie już nie ma siły. No, albo się odbije i albo się przestanie tego wstydzić. I wtedy pokazałam na przykład Przegryźć Dżdżownicę. Tak sobie pomyślałam, że właściwie no, co mnie może gorszego spotkać, no, że komuś się nie spodoba. Ale sztuka się spodobała, była wystawiana w Poznaniu. Jednocześnie została wydana ta mała książeczka. I pisałam. Ale to mówimy o bardzo ciekawych rzeczach, a mnie bardzo interesuje jeszcze jedna rzecz, ponieważ prowadzę zajęcia ze studentami. Często spotykam się z ludźmi, którzy mówią, tak jak zacząłem dzisiejszą rozmowę, o, napisałbym książkę, to jest moje marzenie. To napisz. Ale czego ludzie o tym zawodzie nie wiedzą? Jaki jest najpopularniejszy mit? Jeśli pisarka, to myśli sobie co? A pani już wie, że to nie jest ta droga. Myślę, że największym błędem, ponieważ do mnie się też zwracają różne osoby, jak pisać, chciałabym napisać książkę, jak odnieść sukces, ile można na książce zarobić. Ja myślę, że jeżeli się startuje z tej pozycji, jak zostać sławnym pisarzem, to lepiej nie pisać, to lepiej się wziąć za coś innego. Jeżeli się chce zarobić na pisaniu, jest mnóstwo poradników. Mam tutaj jak napisać scenariusz, jak pisać Kinga. Tylko jeżeli to płynie z mojego serca, najpierw musi być ja chcę pisać, a potem musi być... No, przy okazji bardzo bym chciała być sławna, zamożna, znana, prawda, doceniana z nagrodami, Noblem jakimś po drodze. Natomiast start z pozycji, ja się muszę nauczyć pisać. Pisania się człowiek nie nauczy. Żadna szkoła pisania nie nauczy pisania. Natomiast dobry mentor może powiedzieć, wykreśl przymiotniki, nie używaj imiesłowów. One się inaczej układają w języku polskim. No, szedłszy ulicą, widząc cudowny zachód słońca i olśniewający blask, zastanawiał się. Nie, szedł, zatrzymał się. Ten widok go poraził. To jest dużo lepsze niż rozpisywanie się i tego mnie nauczyły dzieci na przykład. Ja prowadziłam kiedyś, moja siostra wymyśliła w Wałbrzychu, kuzynka, Pismaki, zajęcia dla dzieci takich od 7 do 15 roku życia. One pisały reportaże i w ogóle, no i zapytała mnie, czy przyjadę i zrobię warsztaty. Nie mam pojęcia, jak się robi warsztaty, więc tym bardziej chętnie się zgodziłam, ponieważ moja wiedza jest bardzo ograniczona. W związku z tym nie przeraża mnie zakres mojej niewiedzy. Dom wybudowałam bez kosztorysu, prawda? Malutki swój domek za 30 000. Jak zrobiłam warsztaty z dziećmi, to się okazało, że one piszą, że jedna dziewczynka napisała, mieli opisać tęczę, ale w taki sposób, żeby to było poruszające. Takie zadanie dałam w 3 zdaniach. No i tam było, że kolory, że gama, że przewijające się. Natomiast jedna dziewczynka, chyba miała 11 lat, napisała: mój młodszy 3-letni braciszek podszedł do tęczy na ścianie, położył rączki i zamarł, i otworzył buzię z zachwytu. I sobie pomyślałam, jak dzisiaj o tym myślę, to aż mam dreszcz. I sobie pomyślałam, to o to chodzi. Pisanie ma wzbudzać emocje. Na ile zna Pani swoich czytelników? To jest pytanie z podtekstem, bo oczywiście druga część pytania jest taka, na ile Pani pisze, mając głowę z nimi, dla nich, pod nich. Przepraszam bardzo moich czytelników, bardzo, bo ich cenię, szanuję, jestem im bardzo wdzięczna, bo dzięki nim mieszkam w takim domu, prawda? Ale nie piszę ani dla nich, ani pod nich. Próbowano kiedyś zrobić badania, jaki ja mam target i po prostu to było przerażające dla mnie. Ja nie chcę wiedzieć, czy ja mam target żeński, męski, czy nijaki i czy to są wykształcone panie ze środowisk akademickich, czy kucharki. Dostałam kiedyś recenzję od bardzo, bardzo ważnej osoby, profesora polonistyki, który, bo nie mogę zdradzać ani płci, ani nazwiska, napisał, że siła mojego pisania polega na tym, że nie staję na koturnach, że czytelnik zaznajomiony z literaturą i wiedzą będzie nawet wiedział, do jakich książek się odnoszę, pisząc o tym, że na przykład rękopisy nie płoną, albo że nie mogła wsiąść na świnię i przelecieć się nad miastem. Natomiast czytelnika niewykształconego nie obrażają te porównania, to znaczy nie czuję się, nie staję na koturnach, żeby udowodnić, że jestem mądrzejsza niż jestem. Nie pouczam. To była bardzo przyjemna recenzja. Jak Pani wachluje, że tak powiem nieładnie, swoją dostępnością? Jest Pani dostępna dla ludzi? Jestem dostępna. Można do Pani napisać na Facebooku i Pani odpisuje? Czyta Pani? Nie, na Facebooku nie, ponieważ nie umiem się posługiwać Facebookiem. Ale mam Instagram od 3 lat i tam odpisuję. I robię serduszka i piszę dziękuję bardzo. No, czasami dostaję komentarz, ale Pani brzydka. No ale no cóż, mam odpisać. Pani też. Przecież nie znam tej pani, może jest piękna. Ale bardzo ładnie przechodzimy w kolejne pytanie, bo to też, tego też chcemy się nauczyć. Jest Pani osobą publiczną? Pewnie, czasami, niestety jest Pani, modnie nazywając to, hejtowana. To jak sobie Pani z tym radzi? Ja w ogóle nie wiem. Jeżeli jestem hejtowana, to nie wiem o tym. Mhm. Myślę, żyję chyba w takiej iluzji i myślę, że nie jestem hejtowana. No, ale no z wyjątkiem, jeden wpis na 2 lata. Gratulacje. No po moim wystąpieniu w obronie tam przeczytałam wiersz wstrząsający o uchodźcach na granicy. 3 dziewczynki bez zapałek. No to dostałam: Pani Kasiu, tam Pani się poddaje indoktrynacji Łukaszenki. No, nie odpowiem też. Wiersz był wstrząsający: przechodniu, powiedz Polsce. I czy dziewczynki miały zapałki, skoro umarły z zimna, czy nie? No ale ja mam 64 lata. Ja nie będę w tej chwili się naginać. Nie robiłam tego nigdy, bo przedtem byłam młoda, jurna i durna. A teraz z wyboru nie będę się naginać. No, będą ludzie, którzy mnie lubią i będą ludzie, którzy mnie nie lubią. Jeżeli część moich czytelników, znając moje poglądy, skreśla mnie, bo też są tacy, odlubiam, już nigdy nie kupię Pani książki, bo się nagle okazało, że mam coś do powiedzenia w sprawie strajku kobiet albo pedofilii wśród księży. W obronie Kościoła, zaznaczam. No to wolę mieć takich czytelników, którzy są bliżej mojego serca. Ale jak Pani sądzi, zna Pani aktorów, artystów innych, piosenkarzy, jak powinno się reagować na hejt? Ja wiem, że to jest trudne, dlatego chciałam dowiedzieć się od osoby, która no, jest jednak osobą znaną. Czy... Nie czytam żadnych wiadomości o sobie hejtujących. Nie zapominajmy, że zrobiłam straszną rzecz jako pisarka, to znaczy wystąpiłam w Tańcu z Gwiazdami. No właśnie, to będzie moje kolejne pytanie. I wtedy rzeczywiście tam się zdarzały, no nie wiem, Grochola, ty bierz hormony zamiast się z młodym. No, Janek mi wtedy powiedział, Kliment, mój przyjaciel od wtedy do dzisiaj i na zawsze, mam nadzieję, powiedział, Katka, a co ty takie rzeczy czytasz? A po co to w ogóle przywiązywać wagę? On mówi, to ciężkie będzie wtedy przecież. I sobie pomyślałam, no ja się będę tłumaczyć z tego, że ja nie sypiam z młodym tancerzem. Jeżeli jestem wolną pisarką, to wolno mi zatańczyć, zaśpiewać, wspiąć się na górę, spuścić się na dół po linię i robić głupie rzeczy. No przypadkiem jestem znana, więc będę obserwowana. Ale czy to ma jakby dyskryminować całe moje życie? Ale to znowu uczymy się dzisiaj od pani, więc bardzo to jest uczymy aspekt, się, który jest... do hejtu nie przywiązujemy wagi, ponieważ mamy wybór. To jest dobre. Ktoś nas pochwali albo powie, okej, to może być lepsze, napraw. Weź się za siebie. Nie znoszę tych tekstów, ale rozumiem, że one mogą być tak powiedziane, pomogę ci stanąć na nogi. A tutaj mamy, jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz. Nigdy się nie nadawałeś, będziesz pracował na poczcie. Kiedyś tak straszyli. Dzisiaj to jest wyróżnienie. Jeżeli przyłożymy wagę do tego dobrego, to to rośnie. Jeżeli na to nie zwracamy uwagi, to gdzieś tam znika. Jeżeli zrobimy odwrotnie, no to mamy przed oczami to całe szambo. Ja miałam bardzo mądrą ciotkę w Anglii, która tam z armią Andersa zawędrowała i tam została. I ona mi mówiła, nie wstyd wejść w gówno, wstyd w nim zostać. Jedną ręką trzymaj koronę, żeby ci z głowy nie spadła, a drugą ręką szoruj kible, jak nie masz na jedzenie. Nie zwracaj uwagi na to, co ludzie mówią, ale słuchaj uważnie krytyk, bo tego nie powie ci najlepszy przyjaciel. Pamiętaj, że pomniki wystawia się krytykowanym. Więc jakąś miałam taki obraz, że wolałam sobie myśleć, że świat jest lepszy. No oczywiście, że być może ktoś mnie nienawidzi, być może można powyjmować z internetu takie rzeczy, ale ja nie czytam pudli, wyżłów, pomponików i innych rzeczy. Nauczyłam się też tego, ponieważ mam bardzo znaną córkę. I nagle usłyszałam, Szelongowska nie chce swojej matce, ona się zabije. Ktoś mi powiedział, Kasia, co ty? Powiedziałaś, gdzie się zabijesz. Jakiś durny dziennikarz pewno wysłuchał, jak proszę swoją córkę o remont domu. No, Grochola się zabije. Po co mamy o tym rozmawiać? Usuwajmy to. Zostajmy w tym temacie. Wykreślajmy też ludzi, przepraszam, dobrze, z wszelkich mediów społecznościowych, którzy są absolutnie jadowici. Nie potrzeba nam tego, naprawdę. Można tam usunąć przecież jakąś osobę. Nie bawmy się we wchodzenie w konflikt. No na miłość boską, jak człowiek zaczyna mieć wszy, to z nimi nie dyskutuje, czy one są dobre, zdrowe i pogodne, tylko bierze lekarstwo na wszy, likwiduje, goli głowę albo wyczesuje i nie rozmawia o tym przez 5 następnych lat. Jak ja mam wsze przekonać, żeby ona mi nie wchodziła na głowę? Bo jestem dobra, pogodna i mam dobre serce. Więc nie. Odsuwać. W tym samym temacie pozostając, kwestia popularności. Bardzo to interesuje mnie, ale myślę, że też moich widzów. Jak to jest z dźwiganiem tej popularności? Jakie ma pani do tego stosunek? Nie przejmuje się pani, robi swoje. Jestem, no, wszyscy robią zdjęcia albo jestem bardzo kiepskim przykładem, ponieważ ja w okresie, że tak się wyrażę, chyba największej popularności te parę lat temu byłam w terapii u bardzo dobrego terapeuty. I zajmowałam się również tym, że mnie woda sodowa nie uderzyła do głowy. Tak dobrze się zajmowałam słowami mojego dziadka, więcej pokory, Kasiu, że nie zdążyłam się ucieszyć z tego, że nagle jestem najpopularniejszą pisarką, że książka Nigdy w życiu sprzedała się w 1 milionie egzemplarzy w Polsce. Pamiętam, że widziałam egzemplarz 750 tysięcy, taką naklejkę. No, dostałam wtedy małe wynagrodzenie i z opóźnieniem, więc nawet nie poczułam takiego zastrzyku finansowego, który by mi pozwolił, nie wiem, kupić dobry samochód albo coś. Na targ w zimie jeździłam tak samo, to znaczy na nocną koszulę narzucałam kożuch. Aż mi moja sąsiadka powiedziała, że już nie powinnam tak jeździć, ale do dzisiaj to robię. Traktowałam objawy, że tak się wyrażę, swojej, trudno powiedzieć sławy, ale jakie jest inne słowo? Popularność. Jako taki sympatyczny objaw. No, w Asyżu mnie spotyka pani, mówi: Boże, mieszkam w Londynie, mam tam książkę, jakbym wiedziała, że tutaj pani będzie, to bym ją wzięła. W Tajlandii na schodach olbrzymich z 3. piętra słyszę: Grocholo, poczekaj na mnie. A to są schody takie naprawdę do nieba, w jedną i w drugą stronę. Zatrzymuje się, bo to jest miłe. Poza tym Grocholo to jest w ogóle bardzo dobry wołacz, nikt go już nie używa, prawda? Ale rzecz, która mnie interesuje w popularności, jest taki aspekt, który... Nie jestem osobą popularną, więc trudno mi powiedzieć, jakby to dla mnie grało, ale wyobrażam sobie, że w pani sytuacji są ludzie, którzy na ulicy mówią: dzień dobry, nie wiem, znam wszystkie pani książki. Dla nich jest to spotkanie bardzo ważne. Pani gdzieś biegnie, dla pani również. Pani mówi oczywiście: nie wiem, dziękuję, bardzo fajnie. Mówię zawsze: bardzo dziękuję, ja je wszystkie napisałam. Ale to jest często tak, że spotyka pani ludzi i mówi: Boże, widziałam panią, pamięta pani nad morzem 10 lat temu się spotkałyśmy. Tak. Pani kompletnie nie wie, ani kto to jest, ani jak tego, ale to było ważne spotkanie dla tej osoby. I wyobrażam sobie, że po którymś takim spotkaniu zaraz można powiedzieć: kurczę, to teraz... to ja nie pamiętam tych wszystkich osób, bo dla nich to spotkanie ze mną jest spiętrzeniem jakiegoś, bardzo mnie lubią, być może czytają książki, a niektórzy po prostu chcą sobie ze mną zrobić zdjęcie. Dla nich to był ważny dzień czy moment. Nigdy nie pomyślałam, że to dla kogoś... Nie wiem, mam dzień, kiedy mam 10 takich przypadkowych spotkań, to jest 10 bardzo ważnych momentów dla tych ludzi, a pani jutro nie będzie tego pamiętała, bo tych ludzi jest zawsze... Dla nich spotkanie z panią jest wydarzeniem, dla pani nie. I... Jest. Spotkanie z każdym człowiekiem jest dla mnie wydarzeniem. Być może nie będę tego pamiętała. Nie będę pamiętała, jak ten pan miał na imię, ani jak ta pani, która mi powiedziała. Ale miałam 2 takie spotkania dosyć surrealistyczne. Pierwsze to było na cmentarzu w Milanówku, kiedy podeszła do mnie pani i powiedziała: jak ja pani nienawidzę. Powiedziała to z takim... o Jezu, z takim bólem. I powiedziałam: bardzo mi przykro, ale się nie znamy, czy coś takiego. Ona mówi: ja tak panią kochałam, a potem pani napisała Trzepot skrzydeł i wszystko mi się przypomniało. No, komplement dla mnie jako pisarki, ale po prostu tam był taki ból pod spodem takiej bitej kobiety przez lata, w której tam moja książka coś uruchomiła. I drugie spotkanie takie przedziwne, i właśnie wtedy sobie zdałam sprawę, że to, co mówię czasami i do czego ja nie przywiązuję wagi, może mieć znaczenie dużo większe, niż myślę, dla ludzi. To w Poznaniu miałam spotkanie, ja o tym mówiłam, więc pewno nie mam innego życiorysu, można to gdzieś znaleźć. Podszedł do mnie po spotkaniu facet, wyczekał te wszystkie tam 100 osób, które były w teatrze, no i zadał mi pytanie, czy mnie pani pamięta. Już się nauczyłam mówić: nie, przepraszam, nie pamiętam. Bardzo mi miło, być może się spotkaliśmy, niech pan mi przypomni. On powiedział: no, byłem 4 lata temu na spotkaniu w Gdańsku z panią. Żona miała dyżur, jest lekarką i wysłała mnie z książką Nigdy w życiu, żebym wziął podpis. Ja mówię: bardzo mi miło. Powinnam pana pamiętać, bo niewiele mężczyzn przychodzi na spotkania. On mówi: nie, proszę pani, ja nie jestem w tej sprawie. Ja poprosiłem, żeby pani w książce napisała mojej żonie, bo moja żona po przeczytaniu zaczęła chcieć domku. Ja jestem nauczycielem angielskiego, zarabiam tam wtedy 1800, żona 2100 na stażu. Więc poprosiłem panią, żeby pani napisała, że literatura literaturą, a życie życiem. Ja mówię: ja napisałam. On mówi: nie. Pani mi powiedziała, że albo pan zmieni poglądy, albo pana żona zmieni męża. Mnie się zrobiło, no u mnie to od razu widać, zrobiło mi się słabo, bo to jest tekst, który mogłam powiedzieć, ale kurczę, no nie do obcego człowieka, do przyjaciela, przywódcę, a nie do kogoś, kto naprawdę, ja mówię, strasznie pana przepraszam. Może byłam zmęczona, bo to jest tekst, który ja bym powiedziała przyjacielowi, a nie, broń Boże. Ja mówię, i dlatego pan przyjechał z Gdańska do Poznania 4 lata później. On mówi, proszę pani, ja byłem tak zagotowany na panią, uciekł mi autobus, zaczął padać deszcz. Byłem wiony na panią, drugie pół na moją żonę, a jak dochodziłem do domu, to sobie pomyślałem, a może ona ma rację? No to ja mówię, to bardzo dziękuję, że się pan z Gdańska do Poznania pofatygował 4 lata później. A on mówi, przyszedłem pani powiedzieć, że mamy domek na Trusałku. No i oczywiście opowiedział mi, jak maleńkie mieszkanie w Gdańsku zamienili na duże mieszkanie w Gorzowie, a znalazł się ktoś, kto chciał wrócić do Gorzowa i domek, parter domku do remontu. Więc no to było dla mnie coś takiego, że wszyscy mamy wpływ. My na siebie też teraz mamy wpływ, prawda? Ja wbrew temu, że bardzo dużo gadam, ja się też uczę w tej chwili. Mogłam się też nauczyć milczenia właściwie, żeby posłuchać rozmówcy. To teraz pytanie bardziej biznesowe, znowu bazujące na tym, co się nam, laikom, wydaje. Kiedyś sukces książki był wyłącznie sukcesem książki. Dzisiaj wydaje mi się, pani mi powie, sukces książki często jest warunkowany przez sukces filmu. Że ludzie mają zamiar napisać książkę i niektórzy moi studenci to mówią, ja chcę napisać książkę, bo chcę sprzedać prawa od razu do ekranizacji. Jeszcze nie ma książki, ale oni już myślą dalej tym marketingiem. Nie, to nie jest dobre myślenie marketingiem. Naprawdę doceniam marketing, doceniam wszystkie idące za produktem, bo książka też jest produktem rzeczy, ale naprawdę pierwotna musi być chęć. Pierwotny, myślę, gdybym miała się wypowiedzieć na temat mentoringu, to bym powiedziała, że pierwotne nie jest zarabianie pieniędzy, tylko pierwotna, taka najgłębsza jest potrzeba podzielenia się z ludźmi, żeby im było lepiej. Jeżeli będą za to płacić, jeżeli będę świetny, tym lepiej. Ale że pierwotną potrzebą musi być potrzeba płynąca z serca. Okej, ale skręćmy na ten biznes. To znaczy, bardzo mnie to interesuje, no bo te dwa filmy odniosły ogromny sukces. Z punktu widzenia laików, my się na tym nie znamy. To jak to się robi? Pani sprzedaje prawa, nie ma pani w ogóle wpływu na to, co w tym filmie się będzie działo? Czy pani każdą osobę może wygnać z planu albo powiedzieć, ty zagrasz tą rolę? Na ile to jest jakaś umowa między wami? Proszę nam o tym opowiedzieć od tej strony zakulisowej, jeżeli pani oczywiście może. Naprawdę. Ludziom się wydaje, Gra o Tron bije rekordy popularności, są jakieś seriale. Dzisiaj ludzie uważają, że telewizja poradziła sobie świetnie i wszyscy mówią, no, moim marzeniem jest pisać scenariusze dla telewizji, ale co pani też robiła? Albo chciałbym, żeby moją książkę jeszcze nieistniejącą ktoś przerobił na serial, bo tam są pieniądze. Tak, chcieć można, ale nie, bo tam są pieniądze. Dobra, ale to jak to się robi? Ma pani wpływ na to, kto grał? Nie, nie mam żadnego wpływu i myślę, że z całym szacunkiem być może ma wpływ w tej chwili autor Króla, prawda? Szczepan Twardoch na to, co robi i mam nadzieję, że sobie ten wpływ jakoś zachował. Jest świetnym pisarzem, on chyba pisze scenariusz również, więc... Natomiast ja pisałam scenariusze, byłam doczepiona do innych, bo pisarka Grochola nawet jak dostała nagrodę za, na pierwszym festiwalu 2 teatry, to nie została zaproszona po odbiór, prawda? Wajda dostał drugą, więc jakby to wyglądało. Natomiast rzeczywiście i tu muszę podziękować producentowi Lampce. Jak się dowiedziałam, jaka będzie pierwsza obsada do Nigdy w życiu Judyty i jej ukochanego, to wybłagałam u pana Tadeusza Lampki, żeby przyszedł na sztukę, w której grała Stenka i jakby obsada została zmieniona. Ale gdyby producent nie chciał, to mogłabym tam powiesić się i przykuć łańcuchem i ugasić, podpalić sobie włosy i ugasić ciężkim młotem i nic by z tego nie wyszło. Nie miałam żadnego wpływu na nic, mowy nie było, żebym kogokolwiek zwolniła. W ogóle po pierwsze nie miałam takiego pomysłu, ale mimo, że się z bardzo wieloma rzeczami nie zgadzałam, byłam na planie drugiego filmu, ale wszyscy mówią, że dobry autor to martwy autor. Mhm. To jest odpowiedź. Ale jak to dla pani było? No jestem na planie własnego filmu, w sensie no, na mojej książki i dostaje pani szału, nie potrafi pani usiedzieć. Jak oni to mówią? Ja to inaczej napisałam. Dlaczego to jest taki skrót? Byłam tylko na planie drugiego filmu i nie wtrącałam się raz. Poprosiłam reżysera, że jakby, bo ta scena była tak nieprawdziwa, że myślałam, że się da poprawić. Nie dało się poprawić. Przyjmuję. Nie jestem wszystko wiedząca. Ja poznaję dobrą sztukę, czy dobrą książkę, czy dobre przedstawienie wyłącznie po tym, czy mi się jakiś dreszcz pojawia. Ja nie jestem językoznawcą, jestem znawcą języka. Dlaczego napisała pani kryminał Zabić marionetkę? Po co ta forma? Dlaczego taki wybór? Prawdę powiedziawszy, miałam problem z tym, ponieważ temat pedofilii jakoś rósł we mnie bardzo. Byłam parę lat w terapii, poznałam prawdziwe historie, wstrząsające. I jakoś chciałam temu nadać formę i sobie pomyślałam, że książki o pedofilii w moim wykonaniu nie napiszę, bo to będzie taka powtórka z Trzepotu skrzydeł i następna osoba mnie spotka znowu na cmentarzu albo na ulicy i powie: Jezu Grochola, co ty mi zrobiłaś? Jakoś wydawało mi się to bezpieczniejszą formą. Natomiast moim zdaniem to jest silna książka obyczajowa o tym, jakie są konsekwencje niezałatwionych spraw i głębokich nadużyć w dzieciństwie, zresztą nie tylko pedofilskich, ale jakichkolwiek innych, emocjonalnych, które każdy z nas jakoś tam ma, a potem produkuje dla własnych dzieci, chcąc ustrzec je przed tym wszystkim. Jednak sprzedajemy to, prawda, ubierz się ciepło, to jest też forma przemocy, jak dziecku nie jest zimno. No, ale czy to... doczekamy się Katarzyny Grocholi, która pisze science fiction, gdzie znowu to jest tłem do tego, żeby lepiej pokazać relacje międzyludzkie? Albo horror? Nie sądzę, ponieważ science fiction, no Lema cenię. No, mam dużo książek, niektóre nawet przeczytałam. Ale science fiction jest mi najbardziej obce. Chyba z powodu tego psa, z którym chodziłam i matka mi powiedziała: pisz o tym, co widzisz. I ja nie widzę siebie w świecie jakby aż tak bardzo wymyślonym. Moje postaci są prawdziwe, ponieważ ja muszę być kotem, któremu ktoś złamał ogon, muszę być gwałcicielem i mordercą, muszę być ofiarą, muszę być bitą żoną i tym, który bije tę żonę. Więc ja właściwie chyba piszę metodą Stanisławskiego. Pamiętam, jak pisałam Trzepot skrzydeł i kolega mi podawał drewno do kominka i aż się skuliłam. No, mój przyjaciel obok, mąż sąsiadki zaprzyjaźniony, który nigdy w życiu w ogóle nie podniósł głosu nawet. A ja już byłam w takim stanie, więc jak ja wejdę do krainy hobbitów? Nie jestem hobbitem. Na razie, ale nie wiadomo, co będzie dalej. Czy ma pani wrażenie, że pani książki zmieniły coś w Polakach, Polkach, albo w ogóle w Polsce? O, i teraz mam problem, bo nie chcę uchodzić za osobę, która uważa się za demiurga czyjejś rzeczywistości. Ze swoją mam kłopot. Ale wiem, że na przykład 3 osoby w Milanówku, 3 samotne kobiety po rozwodzie wybudowały domy, bo przyszły i mi o tym powiedziały. Że jakaś córka z jakąś matką się porozumiała, że pocieszki czytała synowa z teściową i od tego czasu mają kompletnie inne relacje. Że moja książka z Andrzejem Wiśniewskim, wybitnym terapeutą i filozofem, bardzo prosta książka, prosta z mojej strony. Ja byłam osobą, która zadawała proste pytania, a on był człowiekiem o niezwykłej mądrości, wrażliwości i wiedzy psychologicznej, że czytały małżeństwa sobie, że tak się wyrażę, mnie czytała kobieta, a Andrzeja czytał mężczyzna i że mieli z tego sporo zabawy, ale też zrozumienia dla siebie i dla swoich problemów. Więc myślę, że tak, że zmieniłam na lepsze, na pewno. Przeczytałam gdzieś w internecie taką opinię, że zrewolucjonizowała pani gatunek komedii romantycznej, chociażby poprzez te filmy, które powstały na podstawie tej powieści, że wcześniej w Polsce ta komedia wyglądała inaczej, a od tych dwóch filmów się zaczęła... Tak, od Nigdy w życiu. Ja myślę, że w ogóle zaczęło się tak, że po książce Nigdy w życiu zaczęły być zauważane polskie pisarki, poza Olgą Tokarczuk i Boże, i Nataszą Gerkę, która była wydawana, ale to było wiadomo, że to jest jakaś taka nisza, prawda? No, pytanie jest, czy to dobrze, czy to źle, bo też bardzo dużo powstaje jakby kompletnie niepotrzebnych książek, które absolutnie nic nie wnoszą. Ale nie powinnam się wypowiadać na temat innych książek. Zamknij się, Grochola. A czego się nauczyła pani o sobie? Ale wychodzą też wspaniali nowi autorzy, że to Nigdy w życiu moje otworzyło drzwi dla polskich autorów i przede wszystkim Nigdy w życiu film otworzył drogę powrotną do polskiego filmu. Od tego czasu bardzo wyraźnie, i to można sprawdzić, powstawały 2 filmy rocznie do momentu Nigdy w życiu. Od czasu Nigdy w życiu powstaje tych filmów bardzo dużo, bardzo dobrych, świetnych, które idą nawet, że tak się wyrażę, pod oscarowy młotek. I tu się czuję dumna, choć nie ja stworzyłam film, prawda, no ale jakiś, gdzieś tam mam w tym jakiś udział. Otworzyłam wam drogę. A czego pani nauczyła się o sobie, uprawiając ten zawód? Uprawiając go przez no, ładnych parę lat, pisząc 22 książki. Mróz pisze 22 książki w 22 miesiące. A Barbara Cartland już by miała 88, bo pisała 4 miesięcznie w ciągu tych 22 miesięcy. Nauczyłam się chyba trochę więcej pokory. I też wiem, że już wiem, kiedy tak lecę po płyciźnie. Każdą książkę bym oczywiście dzisiaj napisała inaczej. Z marionetki bym obcięła prawdopodobnie wątek kryminalny i zostawiła. Być może nawet Natana, ale nie jako porucznika, który robi śledztwo, tylko jako mężczyznę, który nie dostrzega, że ta kobieta obok, którą ma za lalę, wcale taką barbiuszką nie jest przecież również, prawda? Delikatny. Ale mam jedną zaletę. Nie jestem perfekcjonistką. I serdecznie wszystkich namawiam, żeby nie byli perfekcjonistami. Ponieważ perfekcjonista nie może skończyć. Zawsze obraz może być lepszy, zupa może być lepiej doprawiona. Zawsze jest widelec Michelina wiszący nad nami, jeżeli jesteśmy kucharzem. Zawsze jest Nobel nad każdym pisarzem, fizykiem, chemikiem i tak dalej. Skończ, zrób, napisz następną lepszą. Może nie będzie lepsza, bo nie można też, że tak się wyrażę, zwyżkować. Słyszałam przypowieść o zespole, nie pamiętam, o Rolling Stonesach, że podobno oni nagrali coś. Ale mogę mylić zespół, mój mąż jest muzykiem, więc ja mogę mylić, mamy podział wiedzy. Przynieśli jakieś nagranie i ich menadżer podarł tę taśmę i powiedział to za 10 lat. Bo dzisiaj po prostu już nie osiągniecie żadnego szczytu, bo to jest szczyt. Rób swoje, człowieku. Nie uda się, szkodzi. Uczymy się dzisiaj intensywnie od pani. Nauczymy się takiej rzeczy. Czy jest taka cecha albo umiejętność, którą wyraźnie Pani ma wrażenie, że Pani nabyła przez te wszystkie lata, bo jej Pani nie miała w sobie. Jak Pani miała 20, nie wiem, 25 lat i zaczynała w ogóle pracować, to kompletnie Pani jej nie miała, ale nauczyła się Pani w toku swojej kariery, że to jest ważna umiejętność. Albo nagle się okazało, że jej Pani brakowało, więc ją sobie Pani brakowało mi bardzo dystansu i na pewno nauczyłam się dystansu do siebie. Co na to pewno. Znaczy? Niech Pani powie, proszę, to znaczy o dystansie. Co to znaczy nie miałam kiedyś dystansu? To znaczy, no nie miałam dystansu. Jeżeli pracowałam jako salowa, to byłam przekonana, że jeżeli ja będę siedzieć przy tym umierającym, to on nie umrze. On nie umrze tego dnia. On doczeka przyjazdu córki, bo ja tego chcę, bo ja jestem dobra, bo ja mu przekładam nogę, bo 10 razy słyszę niewygodnie mi, nie ten bok. Kurwa, zrób coś. Kochanie, przepraszam, że to powiedziałem, ale tak mnie boli, tak mnie nie boli. Ja cierpliwie naprawdę tę rękę, tę nogę, tę głowę, tę poduszkę opuść, zamknij okno, duszno, otwórz okno. Byłam przekonana, że moja postawa zmieni świat. Dalej jestem o tym przekonana. W jakimś sensie, przyjmując obcą osobę, w domu rozmawiając z kimkolwiek, chcę być życzliwa, bo nie chcę przykładać wagi do tej bestii, która też we mnie drzemie, prawda? Nie karmię jej jakoś specjalnie. Wiem, że ona tam jest schowana i trzymam ją krótko. Natomiast dystans to znaczy, że świat nie jest o mnie, że nie wszystko, co się dzieje, jest skierowane przeciwko mnie, że jeżeli ktoś mnie pyta, która godzina, to nie znaczy, że ja już mam wyjść. Tylko może też zapytać o godzinę. Że jeżeli ktoś o mnie coś złego napisze, moja pierwsza recenzja z Przegryź Dżdżownicy, zresztą dobrej moim zdaniem książki o zdradzie, to było 4 strony maszynopisu jakiegoś pana, który odżegnywał mnie od czci i wiary. Ja to potraktowałam jako komplement. Mnie by się nie chciało na 4 strony napisać recenzji, że coś jest beznadziejne. To załatwiamy jednym słowem, prawda? Nic śmiesznego, film, recenzja. Rzeczywiście. Pamiętam taką recenzję mojego ulubionego Kotarskiego. To w drugą stronę. To jest dystans, że to nie wszystko jest skierowane przeciwko mnie. Słuchaj uważnie tego, czego ty nie możesz zobaczyć, bo ty nie wiesz, co masz na plecach. Więc odwróć się, zapytaj. Natomiast nie bierz wszystkiego do siebie jako zarówno pochlebstw, jak i takich katujących recenzji. No mniej, kurczę, siebie. Wysłuchaj wszystkiego, potem połóż ręce na brzuchu i zastanów się, jak ci z tym jest. Czy naprawdę nie możesz zostać muzykiem, mimo że masz 60 lat? Zostań sobie. Mój mąż mówi, że nie można. A ja wiem, że można. Janek się nauczył tańczyć, mając Kliment, tancerz, 5. miejsce na świecie, sędzia międzynarodowy. Jak miał 16 lat, przedtem boksował i skończył szkołę dla palaczy. Możesz. Najważniejsze słowo. W drugą stronę. To jest moje ulubione pytanie, bo ono ma dwie strony. Pierwsze, co pani, czego Pani nie miała, co Pani dzisiaj ma, ale drugie jest odwrotnie. To co, czego Pani kiedyś nie miała, a Pani się... Odwrotnie, przepraszam, jeszcze raz. Wiem. O to, że tak, czego kiedyś było dużo, a dzisiaj nie ma w ogóle. Z jakiej swojej cechy zeszła Pani zupełnie? Jak to mówią z angielska, zgubiła ją Pani gdzieś po drodze, bo uważała Pani, że to jest dobry kierunek, żeby jej nie było. Jest taka jedna cecha i to było... natychmiastowe reagowanie, w psychologii to się nazywa nietrzymanie, niezawieranie emocji. To znaczy, jak coś usłyszałam, natychmiast reagowałam. Nie wiem, Kaśka, ty jesteś głupia. Nie jestem głupia! Albo jak masz, mnie za głupią. Albo wyłączają mi prąd, bo tak bywało. To stałam pod słupem i wrzeszczałam. No, wrzeszczałam, bo byłam zagubiona, bo wiedziałam, że nie będę mogła herbaty zrobić, prawda, na elektryczność, czajnik. A dzisiaj już wiem, że nie. Spokojnie, policz do 10. Nie muszę na wszystko reagować. Jeżeli ktoś wpada na mnie na ulicy i mówi, jak leziesz głupia. To nie jest moja sprawa, to jest sprawa tego pana. I jaka kobieta go tak skrzywdziła, że musi na mnie, starszą panią, o pięknych oczach i rozbrajającym uśmiechu, gołębim sercu, tak nazwać. Jest też w tym wieku, w tym brzydkim słowie komplement, prawda? Jednak, bo w tym wieku tego zawodu się nie uprawia. Więc i to zdecydowanie miałam. Byłam jak, miałam bardzo krótki ląd, naprawdę. Cieszyłam się jak głupia, ale też jak mnie coś zezłościło, matko, jak ja kiedyś obraziłam milicjanta na dworcu centralnym, który mi nie umiał wskazać drogi. Zaczęłam od tego, że milicja, przeszłam przez milicję, która bije, przeszłam przez rząd polski, doszłam do stalinizmu, budowy kanału Wołga-Don, 10 milionów wymordowanych ludzi. I on tak stał i patrzył na mnie i myślę, że miał poczucie, że rozmawia z osobą niespełną rozumu i tak wtedy było. Nie, teraz czasami mam ten krótki ląd, ale on jest już raczej świadomym wyborem, a nie takim działaniem natychmiastowym, że trzeba coś zrobić. Nie, spokojnie. Czego się pani uczy w życiu dzisiaj? Jakich nowych rzeczy? Uczy pani, chce się nauczyć? Uczę się cierpliwości, której w ogóle nie mam. Ja chcę, żeby to było już. Stąd też być może moje pisanie książek jest takie, że ja zbieram, notuję, a potem już chcę napisać, już. Szybko piszę bezwzrocznie, w związku z tym chcę napisać 50 stron dziennie, bo to wszystko mam w głowie. To jest niemożliwe, to nawet wykwalifikowana maszynistka nie przerzuci 50 stron. Więc nie mogę odłożyć. Zaczynam oglądać na Netflixie jakiś serial, 4 sezony. No i wtedy mam urlop na 10 dni, bo przecież muszę obejrzeć 8 odcinków dziennie. No to jest idiotyzm. Bardzo Państwa nie namawiam, ale ponieważ jestem szczera w tej rozmowie i uczę się, żeby trochę jednak wyhamować, że spokojnie, że może jednak dzisiaj wieczorem nie umrę i zobaczę, jak to się skończy. Może jednak pociągnę do niedzieli i zdążę jeszcze te 30 stron napisać. Ma pani mentora? A może pani jest dla kogoś mentorem? Nie, nie jestem mentorem i to niedobrze byłoby, gdybym była dla kogoś mentorem, bo przy mojej konsekwentnej niekonsekwencji wyprowadzałam ludzi na manowce. Ma pani mentora? Nie mam. Nigdy pani nie miała? Miałam tych wszystkich tutaj. Jaki pani znajdowała? Brałam takiego idiotę Dostojewskiego do ręki. I pamiętam, że nie mogłam w ogóle, że ja chciałam tak samo jak on. Brałam Bułhakowa i sobie myślałam, Boże, dlaczego ja tego nie wymyśliłam? Jakichś takich chyba miałam mentorów. Drodzy Państwo, zmierzamy do końca naszej rozmowy, więc jak zwykle na końcu sakramentalne i główne pytanie, które podsumuje całą naszą dyskusję. Czego możemy nauczyć się od Katarzyny Grocholi? I tu bardzo szczerze odpowiem. Tego samego, czego ja się mogę nauczyć od Was. Nic poza tym. Nie możemy dać czegoś, czego nie mamy. Możemy dać tylko to, co mamy. Drodzy Państwo, to jest dopiero podsumowanie rozmowy. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia kolejnym razem. Do widzenia Państwu. Do widzenia.